Bla. Nie pójdę. Akcja? Jaka? Jak się robi serduszko? Witam. Na pewno słyszeliście o tym, że istnieje piękno. Kategoria piękna. Bardzo wiele rzeczy w życiu nazywamy pięknymi, ładnymi, fajnymi, przyjemnymi. Ale gdy tak się zastanowić głębiej, co to jest piękno? I wydaje się, że taką prawdziwą kategorią piękna jest tylko Pan Bóg. Jeśli mówimy o czymś pięknym, to tylko o tym najwyższym bycie. Tym, który jest naj i ponad niego nie będzie nic innego. Więc piękny Bóg. A wszystko inne w takim razie jest jakie? Brzydkie. Ja jestem brzydki, ty jesteś brzydki, brzydka. No nie, nie do końca. Jeśli mówimy już o kategorii brzydoty, to musielibyśmy powiedzieć o pewnym bycie, który zupełnie jest przeciwny Panu Bogu. Czyli najbardziej nam się na myśl nasuwa szatan. On to jest brzydki. Ładny był. Dopóki był w niebie z Panem Bogiem, zanim się zbuntował, był piękny. A nawet mówimy w tradycji Kościoła o Lucyferze, że był najpiękniejszy. No ale powiedział, nie chcę takiego Pana Boga. Zbuntował się, nie będzie służył. I stracił piękno. Okazuje się, że był piękny, o ile był blisko Pana Boga, bo w nim samym odbijało się piękno, które promieniowało z Pana Boga. A więc każdy z nas może pozostać piękny. Super. O ile odbija się we mnie piękno Pana Boga. I to się da zrobić. Natomiast jeśli ja lubię po swojemu, bo tam mi się coś chce, bo tam mi się podoba, bo tu się zbuntuję, tam się zezłoszczę, no to ja wtedy się odwracam tak trochę plecami do Pana Boga i na mojej twarzy piękno Pana Boga się nie odbija. Ono się odbija od moich pleców, ale tego nikt nie widzi z tych, którzy patrzą w moją twarz. Widzą wtedy coś bez odbicia piękna, czyli wtedy zaczynają mówić, a to jest brzydkie. Wtedy zaczynają pisać takie komentarze, że im się to nie podoba, że ksiądz źle mówi, że ksiądz się pomylił. No nie musi się podobać. Ja po prostu lubię patrzeć Panu Bogu w twarz. Pozdrawiam wszystkich hejtujących. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.